Właśnie dostałem SMS-a, że nad Warszawę zmierza jakaś wielka burza z gradowiciem, że trzeba chować dobytek. Serio, tak było w tym SMS-ie, chowajcie dobytek. Nigdy takiego SMS-a nie dostałem, więc to chyba coś poważnego, więc biegnę do domu. No i nie było burzy. Odebrałem z wydawnictwa tę książkę. To jest reportaż Jacka Hołba, Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Odebrałem papier, ale książkę już wcześniej miałem w PDF-ie z wydawnictwa. I ja ją już przeczytałem praktycznie w całości. Mocna to jest rzecz, naprawdę. Więcej powiem o tej książce w następnym odcinku, kiedy już będę miał ją w całości przeczytaną. Ale mówię wam, to jest naprawdę coś bardzo mocnego. I to jest w ogóle jedna z książek, o której mówiliśmy z Olą w odcinku o nowościach sierpnia. Tutaj teraz na górze, tu albo tu, jakoś tutaj, powinno wam wyskoczyć powiadomienie, takie coś, taki link. I możecie sobie teraz kliknąć i zobaczyć tamten filmik. Zaraz wam się czymś pochwalę, ale najpierw powiem o dwóch konkursach, które trwają na blogu i vlogu. Pierwszy konkurs to jest ten, który ogłosiliśmy w ostatnim odcinku z Olą, czyli konkurs na nazwę kanału. No bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, łączymy siły z Olą i będziemy razem prowadzić kanał, ale jak widzicie, czasami też będę się sam pojawiał po prostu w filmikach. I w związku z tym połączeniem sił potrzebujemy nowej nazwy na kanale. Jeżeli macie pomysł na nazwę kanału prowadzonego przeze mnie i przez Olę, to dawajcie znać w komentarzach. Są nagrody do wygrania książki. To jest pierwszy konkurs, a drugi konkurs to jest konkurs, o którym piszę na blogu. Więc wbijajcie na czytamrecenzuje.pl. Tam do wygrania jest ta książka. Ta książka nosi tytuł Bałtyk. Historie z zaparawanu. Jej autorką jest Aleksandra Arendt. Czytam, recenzuję, jest patronem. I w środku znajdziecie opowieści o wybrzeżu. Trochę o historii wybrzeża, o tym jak się zmieniało, o tym jak się zmieniały kurorty, o tym jak się zmieniali sami turyści przyjeżdżający nad morze. To jest też książka o ludziach morza, na przykład jest historia latarnika i w ogóle latarnictwa też w pewnym sensie. Taki wakacyjny tytuł od wydawnictwa poznańskiego. Tak ta książka wygląda w środku. Można wygrać i wziąć sobie ją jeszcze na wakacje. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tę książkę? Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem tutaj na YouTubie, albo w komentarzu na blogu pod wpisem konkursowym, albo w poście na Facebooku pod wpisem konkursowym, napiszecie o książce wakacyjnej, o wakacyjnej książce, która zrobiła na was największe wrażenie. To ma być takie wasze wakacyjne książkowe odkrycie. Książka, która was zaskoczyła, książka, która was powaliła. Ważne, żeby to była książka czytana na wakacjach. Jeżeli chcielibyście więcej poczytać o tej książce, to zapraszam na bloga albo na stronę wydawnictwa poznańskiego. Jest 5 egzemplarzy od wydawnictwa poznańskiego tej książki do wygrania, więc polecam bardzo serdecznie. A, i miałem się pochwalić. Wiecie, że od marca 2018 roku pracuję również z grupą reporterów Outriders. Outridersi tworzą interaktywne reportaże multimedialne, między innymi, bo mamy też na przykład cotygodniowy newsletter, na którego możecie się zapisać i to jest newsletter z informacjami ze świata. Outridersi organizują też różnego rodzaju szkolenia dla dziennikarzy, łączą środowisko dziennikarzy, no ale solą i jakby głównym trzonem naszej pracy są reportaże multimedialne i właśnie przedwczoraj do sieci trafił mój pierwszy reportaż multimedialny. To jest reportaż o wodzie. O wodzie, która jest coraz częściej w naszym świecie źródłem konfliktów międzynarodowych i niepokojów społecznych. W tym reportażu piszę o Indiach, o Izraelu, o Egipcie, Sudanie Południowym, Somalii, Barcelonie, Kalifornii,
Po prostu wycieczka przez wszystkie szerokości geograficzne świata. Zapraszam Was bardzo serdecznie do czytania. Na stronie Outridersów, to znaczy adres to jest outride.rs. No, zobaczcie i dajcie znać, co myślicie. Długi, pogłębiony tekst na temat ważnego, globalnego problemu. Warto go zobaczyć też dlatego, że w warstwie wizualnej zdecydowaliśmy się na coś nietypowego. Na grafiki inspirowane impresjonizmem, trochę Van Goghiem. Zresztą sami zobaczcie. Jeszcze raz przypominam outride.rs. Link do reportażu jest pod filmikiem, więc możecie sobie kliknąć. A ja tymczasem żegnam się z Wami, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to dajcie lajka, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i bierzcie udział w konkursach. No, to tyle. Trzymajcie się.